声が聞こえてさ僕と君以外の抗う間もなくて追い込まれてさ夕焼けは咲き込まれ消えてた知らない知らない僕は何も知らないこれからの傘も君の名も今は今はどれでいいんだとただほどよどよどよどよ思うんだCześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marko Bragi i zapraszam do kolejnego materiału z gry Nioh Complete Edition, czyli cała odsłona z dwoma bodajże dodatkami. I całą tą grę chciałbym przejść ze wszystkimi misjami głównymi i pobocznymi w 17 dni. Czy to nam się uda? Takie moje mini wyzwanie. Zobaczymy. Oczywiście 17 dni, bo 17 dni. Za 17 dni wychodzi kontynuacja tej owej gry, czyli Nioh 2, a na pewno będę ją ogrywał, także już wolałbym wtedy, żeby ta gra była ukończona, czyli pierwsza część. Zobaczymy, jak to będzie. Tak czy siak, tutaj będziemy sobie dalszą część tej wioski rybackiej opętanej niby przez demony, co wnioskuje ten opis tutaj misji Wyspa Demonu. Zbadaj tajemniczo opuszczoną wioskę rybacką. Tak czy siak, poza nagraniem, słuchajcie, mam jeszcze te dwa punkty umiejętności, ja jeszcze na końcu poprzedniego materiału powiedziałem, że sprawdzę sobie umiejki, które bym chciał, na które bym chciał przeznaczyć te dwa punkty. I też, słuchajcie, w ekwipunku zużyłem sobie tam kamień duszy. Kamień duszy daje nam punkty ambrity do ulepszania, znaczy do wykupywania sobie umiejętności, ale tak samo nam ładuje pasek przywołania ducha opiekuńczego. I ten, zwróćcie uwagę, że ten pasek w lewym górnym rogu jest zapełniony, a poprzedni materiał był tylko do połowy pełny. I naładowałem sobie, mam teraz 2763 punkty. Na następny poziom potrzebuję 2700. I tak, awans oczywiście. Weźmiemy sobie kondycję na siódmym poziom. Zwiększy nam się maksymalna waga wyposażenia, atak bronią, toporem i życie plus 25. Poproszę. A czemu kondycja? Z tego prostego powodu, że tutaj mamy ten pancerz, o którym mówiłem wcześniej. Już wcześniej chyba w poprzednim materiale zainwestowaliśmy w kondycję. I teraz jak drugi raz zainwestowaliśmy, to możemy sobie wziąć ten pancerz władcy do. I tutaj ma 45 punktów obrony, a ten ma 38. Tutaj była wymagana kondycja, widzicie tutaj w dolnej środkowej części ekranu, na tej karcie wymagań odporności. Na samym końcu jest wymagana kondycja 5 i wymagana siła 6. Tutaj mamy wymagana kondycja 7. Ja sobie to wyekwipuję. To jest zdecydowanie lepszy ekwipunek. Dobra. Mi się wydaje, że to będzie wszystko i dalej sobie możemy eksplorować. Że jak mówię, tutaj gdzieś był yokai. Kolejny demon. Trzeba będzie na to uważać. Dobra. Wykończony. Fajnie, trochę hajsu zdobyłem. Zanim tam dalej pójdziemy, trzeba sobie zmienić postawę na tą wysoką. A to jest z tej strony nie przejdę, bo są belki, które oczywiście nasz bohater nie może przeskoczyć. Przecież po co? Po co ninja miałby przeskakiwać belki, nie? O, tu jakiś gościu zginął. Oczywiście od tubylec. No ja nie wiem, jak ci ludzie mogą ginąć. Taki łatwy przeciwniku. Oj, widzę ostatniego ludka po drugiej stronie. A, i miałem wam te odblokować jeszcze dwa punkty umiejętności. Tam już jeszcze przeciwnik był. On nie powinien mnie zaatakować, chyba. Jakieś dziwne odgłosy to są, naprawdę. A w ogóle też w oddali też coś jest, ale to tam się nie mogę dostać ogólnie. Tam na dachu. Na dach się mogę dostać. To zaraz. Najpierw te umiejętności. I chciałbym sobie zainwestować w umiejętność do topora, o dziwo. Tego topora trochę korzystam, on mi się może przydać. Oj, gdzie są te umiejętności? I topór, i tu jest fajna umiejętność. Gdyby umiejętność aktywna, zwiększa obronę kosztem szybkości. Można użyć tylko, gdy broń spoczywa w pochwie. Nie, to chyba nie było to. Nie, to jest dostępne tylko w postaci wysokiej. Postać ataku pozwala wbić się w powietrze i wyprowadzić cięcie.
To bym chciał. Tu mam odtwarzam film. To się może przydać. Jakiegoś ciekawego nie mam. Tu jest dostępny tylko w postawie średniej technika kombinacji z elementami obrony i ataku. Postawę wprowadzić potknięcie i przyjąć... I przyjętą gardę. Dobra, weźmy sobie, odblokujmy to. Chyba, że w toporze będzie coś fajniejszego. A nie, to chciałem! To chciałem! Typ umiejętności wprowadza wyposażenie wyposażonego w topór wir. I patrzcie, to jest fajne. Super sprawa, fajnie to wygląda. Blokuję to sobie. Okej. Okay. Miesza postawę po udaniu pulsie ki, zwiększa ilość uzyskanego ki. Okej, dobra. Miesza większość. To się może przydać. Ja wam to teraz zademonstruję. Tylko w jakiej to postawie jest? Wyprowadza... Nie wiem jak tego użyć. Czy mam silnym atakiem? Czy jak? Tak, muszę przytrzymać Y, słuchajcie, czyli przycisk od silnego ataku. No nie wiem, czy we wszystkich, pozycjach, czy wszystkich tych, tak, pozycjach mogę tego wykonać, tak. Dokładnie, mogę. To mi się ekran wyłączy. Chyba w niskiej będzie postawie będzie najlepiej to wykonywać, najszybciej. No, tylko że trzeba tutaj impulsem ki. Pamiętać o tym impulsie ki. Ale fajne, to jest fajna umiejętność. Żeby sobie zregenerować od razu impuls ki, bo to dużo zżera energii. Spokojnie. Okej, okay, fajnie. Trochę mi pizdną niestety. Dobra, tu mamy yokai, ale zanim do niego pójdę... Proszę, tutaj bym chciał przejść, ale nie mam jak. No bardzo. Dobra, chyba będziemy musieli z tymi yokai jednak zobaczyć. A nie, jeszcze miałem iść tam na dach. Z tamtej strony. Zobaczyć, co tutaj jest. Ciekawe, czy tylko mogę tutaj ogarnąć. Mogę. Przejść na dach. Że... A, od tamtej strony. Dobra, bo tu jest drapka. I cyk. I tutaj mam kolejnego duszka opiekuńczego. Znaczy, kolejnego tego duszka, którego musimy wysłać do... kapliczki. To nie jest duszek opiekuńczy. A, i tutaj sobie przeszliśmy na drugą stronę i mogę sobie tamten itemek zebrać. A zanim to zbiorę, to jeszcze tutaj sprawdzimy. Strzały. Przydadzą się na pewno. Długi łuk. W ogóle to tych łuków trochę ostatnio zebrałem. Ale ten, który mam, jest najfajniejszy. Najmocniejszy tak naprawdę. O, tam jest jeszcze gościu ze strzałą. Dałoby się go ściągnąć, ale jest za daleko. W takim razie przeskoczę sobie tutaj. Dobra, udało się. Od razu szybko zmieniłem broń. Bo jednak miał włócznie. Ona jest szybsza włócznia, także wolałem sobie na szybszą broń zmienić. Żeby mnie czasami gnojek nie zaskoczył. Drewno. Tutaj mamy mały kamień dusz. I hajs. Dobra. Ale wiecie co, chyba się muszę wyleczyć. No dobra, zaraz zobaczymy. Zresztą. Tu jest gościu w ogóle. Zmieńmy sobie posturę. Nice.
gościu przeszukany i tamten tego na górze muszę uważać. Chyba, że go spróbuję zajść. Weźmy sobie, wejdźmy na górę. No widzę, że jest tylko jeden. Nie wiem, czy ktoś jest jeszcze na dole? Chyba nie. To mogę się zaskoczyć. Mile. A, tu nie przejdę. A, to jest przejście. No tak, nie zauważyłem. A to, że jest tutaj wyrwa i można spaść, to nie zauważyłem. Tak samo. Nice. Dostał beret. Teraz tam coś jest na dole, także od razu sobie zajdziemy tam zobaczyć. Da. Jest hajs. I mamy strzały, super. Tutaj coś też mamy ciekawego. Osełka. Ale osełki to chyba nie zdobywałem w ogóle. Teraz zobaczymy, co to jest za przedmiot. Tutaj mamy jeszcze jakiś pancerz. Znaczy na głowę. Jakiś hełm oczywiście słaby. I mamy tutaj chyba jakąś łosełkę. Czy coś w tym deseń. Osełka. Narzędzie do ostrzenia broni przywracającej znajomości dowolnej broni na wyposażeniu o 150. Japońskie osełki cechują się wysoką jakością i stosuje się je nie tylko do ostrzenia broni, ale też do polerowania metalowych luster. No, mogłem to użyć na topór. A nie mogę tego użyć ogólnie. Chyba, że... Czekajcie. Chyba, że wejdę sobie w ekwipunek. Tu jeszcze są jakieś fajne rzeczy. Tamaharagane. Materiał rzemieślniczy używany przez kowali. Standardowa stal tahamaragane. Wytopiona 3 dni i 3 noce za tradycyjną techniką zawołaną tatarabakui. Twarda, lecz elastyczna stal tamakaugane. To najczęściej wybierany materiał do wykuwania mieczy i innych narzędzi posiadających ostrza. Kozane z żelaza. Materiał rzemieślniczy. Małe płyty ze zwykłego żelaza podziurkowane i połączone ze sobą. Podstawowy element pancerza. Ciężkie od skórzanych, ale o wiele wytrzymalsze i odporniejsze na uszkodzenia. Ciekawe. Powiedz mi, czy tej usełki mogę użyć. Mogę. Dobra. Mam troszkę zwiększy tą broń, którą tutaj korzystam. Ja mi się wydaje, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że to wykorzystałem, ale zawsze się może przydać. Bo chyba nic więcej nowego nie zdobyliśmy w ekwipunku, co bym mógł wam przedstawić. Amunicję do karabinu zdobyliśmy. O! Zwykła amunicja do karabinu, owiane kule, które pełno nadaje proch strzelniczy. Dobra. To wam czytałem. Dobra, to jest wszystko. Dalej sobie tam będziemy pójść na dach. Dalej sobie eksplorować. Powiem wam, że naprawdę w tej grze się przyjemnie eksploruje. Tak jak w Soulsach. Trzeba uważać, ale to w Soulsach też trzeba uważać. A tam widzę Fedryla. Chyba, że mu dam w turbo jetta, ale najlepiej by się przydało go załatwić. Wow, ale że wpadł w pułapkę. Kamień skóry i kamień zdobyliśmy. Ale że wpadł w pułapkę. Dobra, weźmy się uleczmy, bo mi się to nie podoba. Weźmy zwykłą postawę. Nie wiem, gdzie jestem. Czasami się nie zbliżył do yokai. On jest tam, ale on jest tam dalej. No, ładna popencja. Aż się wystraszyłem. Tutaj coś słychać. Sprawdź dach, czy kogoś tutaj nie ma. Kogo nie widzę, dobra. Ktoś mnie zauważyło.
Ja nie wiem skąd. Gość jest tutaj w ogóle. Dobra, zmienimy sobie na mieczyki. Pięknie. Muszę się wyleczyć. Nie korzystasz, Maru, z impulsu ki. Pięknie. Dobra, teraz w końcu się skorzystałeś. Jeżeli nie będziemy korzystać z impulsu ki, to widzicie, jak te walki będą trwały ze zwykłymi przeciwnikami. No to definitywnie do nauczenia jest. Dobra. Co tutaj pilnował? Ta skrzynia już ogólnie nie jest otwarta. Dobra. Strzała. I kamień duszy. Kamień duszy. Okej. Okay. Osiągnięte zostały wymagania do tytułu. Aby sprawdzić otrzymane tytuły, przejść do ich okna. Twój poziom reputacji wzrósł i przyznano ci punkty prestiżu. Możesz sprawdzić ich ilość w oknie tytułów. What the fuck? Nawet nie wiem, co się teraz stało. Tam ma chyba samouczek znowu. Tytuły mamy. Prestiż, podsumowanie. Zdobyte tytuły. Jeden zdobyłem. Poziom reputacji. Pomoc. Pokazuje zdobyte dotąd tytuły. Pokazuje aktualny poziom reputacji. Ale oni to wytłumaczyli tutaj. Lista tytułów. Mamy jakieś. Użytkownik ki 47%. Użytkownik wiatru 5%. No, ciekawe, o co tu chodzi tak naprawdę. Dobra, idziemy dalej zwiedzać. Ale tu mnie ktoś definitywnie zobaczył. Ale mu się... Jest moi. Dobra. Pięknie. Dobra, pierduksy zdobyliśmy. No ich nie za bardzo widać czasami. Ale czy tam mam ciekawego? Aha, czy jak przeszukujemy te ciała, teraz zrozumiałem to, to słyszymy ostatnie tchnienie ich duszy. Co się tak naprawdę stało przed śmiercią? Ja zastanawiałem, co to oznaczają te głosy. To tak sapie. To jest jakiś item. A tu jest jakiś frajer ogólnie. Tam jej nie było, ale wolałbym jeszcze tą górę sprawdzić. O, w ogóle mi się jakiś itemek skończył tutaj, widzicie? Mamy jeden wolny slot. W lewym górnej części ekranu było widoczne. Amulet ognia. Co to ten amulet podróży? Znaczy ognia. Czyli bawna broń. Może się przydać. Tak, w okolicy mamy yokai. Dobra, tam jest tych dwóch ziomali. Muszę go jakoś trafić.
Dobra, ładnie. A tamto się szczaił z toporem. Miej im broń na szybszą. Nie to chciałem. Ale okej. Aj, szkoda, że to wykorzystałem, no. Cholerny świat, przez przypadek, misklik. Oh, god damn it. No i teraz już nie mam, na yokai. Na jakiegoś gówniaka zużyłem, super. Cieszę jak się, jak dziecko. Chyba zmień broń na topór. Gdzie ekran lądowania jeszcze mam? Tam gdzie macie ikonkę tego ducha opiekuńczego w lewym górnym rogu, nie wiem co znaczy. A tak naprawdę chciałem sobie z tego skorzystać na tym, na yokai. A teraz dupa zbita, dwa balony. No nic. Może on się ładuje jak walczymy, to może jeszcze tam przeciwniku spotkamy. W czasie naszej przygody tutaj w zwiedzaniu. Może będę miał okazję jeszcze ten pasek naładować. Ech, frajery, no. Połem już w dziurę się pakował znowu. Dobra. Antidotum zdobyte, super. Bo ale jakim cudem on tutaj wlazł? To jest pytanie roku. A, to na tą drabinę. Dobra. To przed tym yokai. Możemy jeszcze... O, tutaj jest jeszcze ten mały, ukryty. Jak się skitrał. Urocze są te małe gnojki. Dobra, możemy jeszcze tutaj przejść. Tylko pamiętajmy, że tam dalej jest yokai. Może być... I może być solidny w pierdu pierdu. No, jeszcze tu sprawdzę. O, mamy gościa. O, jak miło. Nice, głowa odcięta. Super sprawa. Czego ten gnojek mi tu bronił? Drabina jest, ale... Nie wiem jak się tam dostać. Chyba czy jest tutaj wejście do tej szopy tutaj po lewo. Tam jest yokai, na razie z nim nie będę walczył. No chyba tam nie przejdziemy. Nie wiem, nie wiem jak się tam dostać. Z tej strony, z tamtej strony nie było żadnej drabiny. Nawet nie ma przejścia żadnego. Może tam dalej jakbyśmy się w ogóle wrócili. Ale nie, tutaj też nie wrócę. Tutaj też nie ma takiej opcji. Tutaj to ja byłem? Chyba tak, dobra. Bo już się trochę gubię. Trochę otwartych lokacji Mariusz się gubi, nie? To tylko ja tak potrafię. O, w takim razie zwiedzimy sobie tutaj, bo mnie nie było w tym miejscu. Dobra. Nice. Dobra, schowaj broń. Ciekawe. Dobra, znowu zostałem ten amulet ognisty. On się może przydać na yokai. I zwróćcie uwagę, że znowu mi się praktycznie już mam połowę tego wskaźnika korzystania z ducha opiekuńczego w lewym górnym rogu.
tak naprawdę możemy sobie pomóc trochę. Oho. Dobra, super. Już mam, już niewiele brakuje, no. Tylko, że boję się, że jak tam pójdę, to mi yokai dojedzie. Wow, wstraszyłem się. Myślałem, że to jest jakiś przeciwnik. Tu są jakieś drzwi. Żeby mnie otworzyć. Widzę, że tu jest więcej przeciwników. Nie wiem, co znowu znaczy ta ikonka w lewym górnym rogu. To takie trzy kropelki pod paskiem staminy. Cholera wie, co to jest. Dobra, yokai jest tam. Fajnie. No może mogę tego zaatakować. Nice, piękne to było rozegrane. No i pasek mam naładowany, super. Wodny amulet. Zdobyliśmy i hajs. Co to był ten wodny amulet? W ogóle tutaj mamy jakąś broń. Podwójne. Ale są gorsze. Tu mamy jakieś. A jeden miecz, to ja z tego nie korzystam. Pojedyncze jedaczy. Wolę dwa. To ten jest jak na razie najlepszy. Tu mamy też Odachi, ale ten topór jednak wymiata. Znaczy tutaj nie będę zmieniał. Tylko że tutaj amulety mam. Amulet on Omamori. Wodny amulet. Nożnik obrony. Przeciw wodzie. Ciekawe. A ten mam. Szczęście, plus 13. Mnożnik obrony i mnożnik obrony. Dobra, wyekwipujmy sobie ten. Dobra, nice. Te amulety to takie wzmacniające naszą postać do określonej sytuacji. Super. O, tu jest jakiś item. Kamień zdobyliśmy. Ej, też, a nie, myślałem, że ta lampeczka to jest item, nie? Jak będzie walka z tym yokai, to sobie wymienię sobie ten amulet, który daje mi szczęście też na jakąś obronę. Nie wiem, po jaką cholerę tu wszedłem, ale dobra. Proszę, chyba żeby się rozejrzeć. Albo żeby bydlaków załatwić. No ładnie, dobra. To jednak dobra pozycja. Ostrzeliwanie tych frajerów. Dobra, tam jeszcze na dach muszę wejść jakoś. Nie wiem jak. Więcej ich na dachu jest niż na ziemi. Powiem szczerze. Znowu mam dwa punkty. Może byśmy sobie je na coś przeznaczyli. Tym razem sobie wezmę na podwójny mieczek jakąś umiejkę. Umiejętność dostępna tylko w postaci wysokiej. Po serii ataku pozwala wzbić się w powietrze i wprowadzić cięcie. To jest fajne. Lub umiejętność dostępna tylko w postaci średniej. Technika i kombinacja. O, to jest słabe. O, to nic ciekawego nie ma. Chyba, że z poporem będzie coś fajnego. Większa obrona kosztem szybkości. Pozwala wykonać za pleców, a zamach toporem i wywołać przy zetknięciu z ziemią falę uderzeniową, która uszkadza obszar. Łopanie. Fajne. No i wyszedłem z tych umiejek. Umiejętność dostępna tylko w postawie wysokiej. Po serii ataku pozwala się w powietrze tącym atakiem, to najpierw... A zobaczmy sobie Odachi, co ma jakieś fajne ataki.
A i tak z tego nie korzystam w tej chwili. A to jak wygląda? Miętość dostępna tylko w postawie wysokiej. Po serii ataku pozwala wbić się w powietrze mącym atakiem. O, fajne. Odblokujmy to sobie. Lub to pozwala wykonać zaplecy zamach toporem i wywołać przy zetknięciu z ziemią falę uderzeniową, która uszkadza obszar. Na zakończenie serii. Przytrzymaj. Może to byśmy wzięli. Umiejętność dostępna tylko w postawie wysokiej. Po serii ataku pozwala zbić się w powietrze tnącym atakiem, który najpierw podrywa przeciwnika do góry, a następnie trzaska nim o ziemię. Na zakończenie serii. Y. Wow, fajne. Oblokujmy to sobie. Chyba, czy będę z tego mógł skorzystać teraz. No, chyba nie bardzo. A jednak. Tylko chyba na zwykłym tym. Na lekkim ataku mogę to zrobić. Tak, tylko na lekkim ataku muszę to wykonać. Czyli robimy atak. A nie, dobra, teraz sobie uzyskałem ten. Posturę. Ajaj. Ciężko to wam pokazać. Chyba, że na tej średniej posturze byśmy to zrobili. No nie bardzo. Ciężko, nie wiem. Blokowałem sobie tą umiejętność, ale nie wiem za bardzo jak z niej korzystać. Dziwne. Chyba, że będę musiał łączyć to z tym, z połączeniem ki. Aj, fajne, ale nie bardzo ogarniam zabawy właśnie z tą umiejką. Umiejętność tylko w postawie wysokiej. Po serii ataków pozwala wbić się w powietrze i tnącym atakiem, który najpierw podrywa przeciwka do góry, a następnie trzaska nim o ziemię. Aha, czyli od razu po tym ataku muszę wykonać i to jeszcze w silnej postawie. Albo i nie. Nie wiem już samo o co chodzi. Chyba, że poza nagraniem, bo już szkoda mi czasu na nagraniu się tego uczyć. Więc to jest tylko w postawie wysokiej. Po serii ataków pozwala wbić się po serii ataków. Nie, to nie o to mi chodziło za bardzo. Pojęcie. Dobra, będę to ćwiczył poza nagraniem, bo nie wiem jak, o co tu kaman z tą umiejką. Szkoda już mi czasu, że jest 30 minut materiału. Dobra, tam na górze raczej nic nie ma. Ten zginął od yokai. Dobra, ja się tym samym wracam. Dobra, ja bym z chęcią zobaczył z tym yokai, bo mi tutaj denerwuje, że, nie, że to przejścia nie ma przez niego. To jeszcze coś mamy ciekawego. Okej. Kamień duszy. Super. Przez niego, słuchajcie, przejścia nie ma. On mi blokuje zasraniec. Także to. Powalczmy z nim. Wezmę sobie tylko... Mam zabawę i jedziemy. Po
spokojnie. Pięknie. Jednak nie jest taki silny, na jakiego wygląda. Nawet nie musiałem ducha opiekuńczego używać. Pancerz. Coś tam jeszcze. Pancerz piechoty, kotę i pancerz zbuja, sundate. I bizeden shugatana. Okej, fajne rzeczy zdobyliśmy. Co mamy tutaj ciekawego, jeżeli chodzi o bronię? Jakiś miecz, ale ja z jednoręcznych mieczy nie korzystam. Niby to jest z tych podwójnych mieczy coś lepszego, także sobie wezmę. I topory zdobyliśmy, wow. I mamy odachi. Ale topór też mamy większy. Dobra, to weźmy sobie może topór. Już korzystam z umiejętności topora. Wezmę sobie ten toporek. Choć ten ma ten znajomość lepszą. Wezmę sobie jednak, zostanę przy tym toporze. Dobra, fajnie. To załatwiliśmy. Nie są takie złe te demony jednak. Takie silne, jak mi się wydawało na samym początku. Tylko tak, no jest druga część dachu. Ja nie wiem, jak tam wejść. To jest najfajniejsze w tym wszystkim. Tego demona pokonałem, ale co z tego? Tam na górę muszę wleźć. Tam szukać odpowiedzi. Bo innego sposobu nie ma. Tam jest item w ogóle. Na tym dachu, no ale być mądry człowieku, jak tam wejść. A w tym momencie nie mam pojęcia. O jajku. Gdzieś tu była drabina. Teraz sobie przypomnij, gdzie ona była. Jest. Tu musi być jakieś przejście, bo ja już naprawdę nie wiem. Już się zgubiłem, gdzie mam iść. No widzicie, tutaj jest przejście. A nie, tutaj nie ogarnę. Olewka, powiem wam, że nie wiem. Ale tamten gość jakimś cudem zeszedł do mnie, jak był na tamtym dachu. Bo jak on to kurczę zrobił? To jest jakaś drapka na górze, ale... Tutaj nie mogę przejść w ogóle. Nie no, powiem wam, że naprawdę pojęcie, chyba że tutaj jakoś wejdziemy. Nie wydaje mi się. Albo i tutaj byśmy zaskoczyli. A patrzcie, tu było przejście. I teraz tutaj jest dropka, a po prawej jest itemek. Oho. Czy się wydaje, czy to jest jakiś wróg? Nie, pawy grób. Spocony Mosaku. Kurczę, może być tutaj coś fajnego. Powiem wam. Dobra, zawalczmy. Wow. Nie, no zdenerwował mnie. To masakra. Także wolałem. W ogóle wolałem przywołać ducha. Fajny jest ten duszek. To jak co? No trochę mi zeżar życia. Wolałem nie ryzykować. Ciekawe co zdobyłem. Mnie zwróciłem. No, nigdy nie zwracam po tej walce specjalnej z tymi upiorami uwagi na to, co mi wylatuje z nich. Hełm, ale gorszy. Mogę wam tylko pokazać, jak go wygląda. Bo nadal ten jest najlepszy. Pod względem statystyk. No ten jest jeszcze w miarę.
Na tym samym poziomie jest jeden i drugi. Jeden jest lepszy. Tutaj coś zdobyliśmy. Też gorszy ekwipunek. Nie, tutaj nic. Ale pancerz z buja, sundata już jest lepszy. Nogawice. Zużycie ki przy unikach. Okej. Gdzieś coś tam fajnego wydropiło jednak. Super. I tutaj sobie ten itemek jeszcze weźmiemy. Amunicja... wrzask śmierci. Rusznica stan Geishimy. I amunicja do karabinu. Oto za ekwipunek zdobyliśmy w ogóle. Zaraz zobaczymy. W ogóle rusznica. Mamy pistolet, słuchajcie. O, specjalny efekt. No, no, no. Jeżeli chodzi o łuki, to mam gorsze. Ale mam pistolet. Słuchajcie. Że sobie zmienię na niego. No. Fajnie. Podoba mi się. Ta gierka coraz bardziej mi się podoba. No nic, dobra, idziemy dalej. O, tutaj mam jakieś... Cholerne pułapki. Znowu leci jak debil od tego miejsca. Myślą, że mam czas. Przejdźmy sobie tutaj. Teraz tu. Z powrotem. Kto to w ogóle takie chujowe dachy robi, nie? Że człowiek musi wpaść jak w przysłowiowie gówno. Specjalnie, żeby cię wkurzyć. Strzały zdobyliśmy, okej. Dużo osób tutaj zginęło. Sprawca yokai. O nie, kolejny yokai tam jest. Jezus. A, i tutaj mamy skrót. Super. No ciężko będzie z nim tutaj walczyć. Ale nie mamy innego wyjścia. Naprawdę. Lecz się. Ja! Jak mnie załatwił! O, ja też zginąłem. O, dużo teraz będziemy się wracać. Słuchajcie, misiaczki. Wiecie co? Ale chciałbym jednak zakończyć ten materiał na jakimś fajnym elemencie. Także zrobimy cięcie. Ja dojdę do tego demona, spróbuję go pokonać. I widzimy się po cięciu, jak dojdziemy gdzieś dalej.